takim razie odpuściłem sobie wodny market i wróciłem do domu na pyszny obiad. Dobrze. To może przejdźmy do obiadu, bo tutaj tak ładnie pachnie. Emanuje gorącem jeszcze. Po drodze kupiłem sobie kakao. Najlepsze, jakie w życiu piłem. Być może ma tak dobry smak, gdyż zamiast mleka jest w nim mleczko kokosowe. A także lód, kakao i jakaś polewa. W połączeniu daje rewelacyjny smak, naprawdę. Jutro na pewno sobie taki coś kupię. I przy okazji nagram, jak to ładnie jest robione. Na początku w małej szklaneczce kakao oraz cukier są zalewane wrzątkiem. Następnie do kubka jest wsypywany lód, oczywiście do pełna, lód kruszony. Po rozpuszczeniu kakao i cukru dolewane jest mleczko kokosowe. I to wszystko jest wlewane do lodu. Następnie jeszcze jest posypywane kakao oraz jakaś fajna polewa. I potem tylko trzeba wymieszać i jest gotowy. Pokażę Wam od razu dwa posiłki, bo nie będę przecież kręcił dwóch filmików osobnych. Jedno danie oraz drugie. Dobrze, zacznijmy może od kolacji. Na kolację będzie standardowo ryż, oraz dwa takie same mięska na patyku. Jest to wieprzowina w sosie miodowym. No może bardziej w paniarce miodowej. To będzie nasza kolacja. Zatem to danie możemy odłożyć na bok. A skupimy się na naszym obiedzie. Widzimy tutaj makaron ryżowy, przeróżne zielska. Jest tutaj fasolka szparagowa, kapusta pekińska, kiełki, cebula, koperek. No i jeszcze kilka innych rzeczy. Czyli to całe zielsko i makaron wykładamy na talerz. Najpierw makaron. Proszę bardzo. Mam tak małe talerze, że i tak wszystko mi się nie zmieści. A właśnie, tak z takiej ciekawostki. Tym nożem otwierałem kokosa. No i troszkę się wygiął. Jak widzicie. A najśmieszniejsze jest to, że jest to nóż niemiecki. Made in Germany. Mam jeszcze drugi nóż. Taki sam, z podobnym uszkodzeniem.
gdyż dwa noże poległy na jednym kokosie, który był bardzo twardy. A z kolei tymi samymi nożami otwierałem innego kokosa i nie było żadnego problemu. Ciach, ciach i otwarty. No dobrze, z racji tego, że mamy mały talerz, podzielmy wszystko może na pół. Czyli pół porcji makaronu. Pół porcji zielska. Koperek. I tak trochę wsypnę. O, ogórek nawet jest, no proszę. Może pokażę wam z bliska teraz. Obliżę łyżkę. Tak to w tej chwili wygląda. Tutaj mamy zupę czerwone curry. Otwarte. Niby ma nie być bardzo ostre. Jakoś w to nie wierzę. Wylejemy teraz część zupy. Nie wiem, jak to za bardzo zrobić, żeby tego nie rozlać. Ale olać to. Dobrze, starczy. Resztę zostawimy na później. Do drugiej części. No i zobaczmy nasze curry. Tak właśnie wygląda. Ogóreczek zielony. Fasolka. Koperek. Jakieś dwie sztuki chyba mięsa. To posmakujmy. Faktycznie, aż tak bardzo ostre nie jest. Co ciekawe, zieloną fasolkę tutaj jada się na surowo. Mi smakuje.